Hallo, ich heiße WTF Klotz, ich kaufe das Playmobil Magazin. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moi fani, spokojnie, spokojnie, jeszcze nie zmieniliśmy się w Niemca, jeszcze nie gadamy po niemiecku, jeszcze nie przechodzimy na niemieckiego klockotuba i raczej nigdy przechodzić nie będę, natomiast uczę się, postanowiłem sobie w tym roku nauczyć się niemieckiego. Co ciekawe, miałem go w liceum, ale jakoś tak tam mi nie szło, postanowiłem w 2021 za cel postawić sobie do wakacji mówić w miarę płynnym tak zwanym A1 niemieckim, a i tak mówię, a spróbuję. Skoro spotykamy się dzisiaj z Playmobilami, czyli jakby nie było dość mocno tutaj klockami właśnie z zachodu, mamy dwa numery. Jeden z nich to, moi drodzy, Playmobil niebieski, który zdrożał na 15 zł bez grosza. No szkoda, bo tu faktycznie, gdy było 12,99, ta cena była znacznie atrakcyjniejsza, magazyn był znacznie atrakcyjniejszy, no już te 2 zł drożej jest troszkę słabiej, ale tylko troszkę, bo nadal jest oczywiście dobrze. Na szczęście Playmobil Pink nie zdrożał, 12,99, w tym numerze dostajemy urczego Bobasa, a tutaj astronautę. Co znajdziemy w samych magazynach? No to tutaj jak zawsze, prawda, tu się wiele nie zmienia. Tutaj są konkursy, zabawy, znaczy konkursy, no rebusy, bardziej łamigłówki, plakat na środku, prezentacja zestawu, gdzie w tym wypadku jest to plac zabaw. Szkoda trochę, że ten numer nie jest bardziej zimowy, no ale przecież zimowe numery otrzymywaliśmy wcześniej. Więcej mówi łamigłówek, troszkę ciekawych puzli, jak zrobić pacynkę. No wiele kreatywności, jeżeli mamy w sobie, to tutaj będziemy mogli dać jej upust. Swoją drogą to jest to samo, co praktycznie na plakacie, to co dostajemy tutaj. No ciekawe. W magazynie również jest gra planszowa, jest również wasze rysunki oraz konkurs z takimi oto w sumie 6 aż nagrodami, a żeby wygrać jest łatwo, wystarczy, prawda, tutaj narysować sobie plac zabaw i to wystarczy, no i wysłać. Oczywiście w przyszłym numerze, natomiast 24 marca dostajemy Fashion Girl z pieskiem na smyczy. Wygląda ona ciekawie, szczególnie ze względu na tą czapkę i jednak tą fryzurkę, bo trochę chyba taką spódniczkę już miałem, pieska też podobnego gdzieś tam, było to wszystko ok, ale jednak figurka, no fajna. Przede wszystkim to jest figurka, wracamy do figurek, bo teraz mamy to baby, aczkolwiek ono czytanie jest oczywiście słabe, o czym zaraz. No i w drugim magazynie dostajemy burzliwą misję na Marsa. Tak jak mówię, dostajemy tutaj astronautę z kryształem, o tym zaraz, w ogóle to w ogóle myślałem, że to Leia jest w ogóle. Komiksy, wszystko tak ładnie rysowane, będą oczywiście też prezentacje zestawów samych, które są całkiem ciekawe i mnie znów boli serduszko, jak widzę, że wam się Playmobil średnio podoba, bo moje serduszko skraca coraz bardziej, naprawdę, to ma mega potencjał. Tutaj, o proszę, oczywiście, z tego nie pobudujemy, jak z klocków tutaj. Nie mamy takich możliwości mocowych, nie mamy takich możliwości, wiecie, no jak po prostu jak z Lego, nie? Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę dalej można się tym świetnie bawić. Tutaj również są wasze prace i są również 6 zestawów, 4 i 2 do wygrania. Tutaj wystarczy narysować pokój w rakiecie, jeżeli mielibyśmy swój własny, a w przyszłym numerze dostajemy, no tu troszkę słabiej, bo będzie to policjant. No ale pistolety całkiem fajne, więc tutaj okej. No i jeszcze pocztówki, zresztą mówiłem nawet o pocztówkach na moim bazowym kanale i zresztą tutaj są chyba ciekawsze te z Lego, serio, jakoś tak ciekawie. Przejdźmy jednak do samych zestawów, znaczy w sensie dodatków. Naprawdę prezentują się ok. I wybaczcie, że tutaj robię taki miszmasz, ale chciałem wam pokazać jedną rzecz, a nawet dwie. Po pierwsze, mamy tutaj taki oto stolik na Bobasa. No i oczywiście tutaj nie ma szału. Chociaż chciałbym, żeby tu jakiś uchwyt był chociażby na tą łyżkę, którą mamy dołączoną do zestawu. Jest miejsce na nóżki. Wygląda to dokładnie tak, jak powinien wyglądać to siedzisko stojak na dziecko? Czy siedzisko stojak na dziecko? Ok. Na samo dziecko wygląda, Ela ma na imię, wygląda tak. Nie do końca wiem, czy mam uchomorka na koszulce, no ale wiecie, mam nadzieję, że nie dlatego, że będzie je jeść. Rączki tutaj są ruchome, góra, dół, a nawet dookoła własnej osi. W te rączki za bardzo nic nie chyci, przynajmniej nic, co jest dołączone do tego magazynu. No i ciekawe jest to, słuchajcie, tak jest, słyszycie? Tu się łamie, w sensie tu możemy skoczyć, żeby to się twardo trzymało, a to się łamie, nóżki się zginają. No i jeszcze główka wokół własnej osi się oczywiście okręci. Natomiast, no nie będziemy jej okręcać, bo to bez sensu. Natomiast też włoski się nie zdejmują. To dziecko nam trochę może tutaj latać, no ale wiecie, tak to jest też z Playmobilami. Zresztą dzieci w prawdziwym takim siedzisku też się tak bujają, więc to jest akurat realne. Mamy tu również taki mikro talerzyk, mały talerzyk, który możemy oczywiście postawić tu. I patrzcie, jakie to jest realne! Patrzcie, jakie to jest realne! O! Spada samo, spada, patrzcie, w ogóle samo spada, i co się tutaj dzieje, nie? Patrzcie, patrzcie, co się dzieje. To samo z łyżką. Nie, łyżka teraz nie spada. Czekajcie. O, teraz łyżka spada. Ej, nie, no serio, nie wiem, co się stało, ale to jest chyba tak naelektryzowane, że samo spada, kurde, chyba tam się palców. I samo spada, widzicie? Patrzcie. Samo spada łyżka. A to nie jest tak, że ona się odbija czy coś, bo ona już leży, nie? I spada. No mega ciekawe, ale jakże realne, jakże o
oni to zrobili, moi drodzy, w tym Playmobilu, że to jest tak realne. No dzieci też rzucają non-stop talerze i rzucają wszystko, więc no takiej realności to ja dawno nie widziałem. Mamy tu również astronautę w drugim magazynie. Mega, mega, mega ładne buty. Tutaj są zrobione te w kolorze pomarańczowym. Walą po oczach, jak nie wiem. Ładna tutaj również podeszwa, ładny bieżnik. Tutaj troszkę szkoda, że no brakło mi tutaj na druku. Takie ewidentne, no słuchajcie, tego nie widać, to nic tutaj nie dajemy, ale on tak wygląda. No mówię, troszkę szkoda, bo byłoby to zdecydowanie lepsze. Żeby włożyć mu hełm, musimy zdjąć niestety włoski. Niestety, niestety, no wiecie, Playmobil ma pewne takie swoje rozwiązania. Wygląda on, jeszcze wam pokażę, w ten sposób z dwóch stron. Wkłada się go, oto tak. I w tym momencie wygląda to tu. Teraz musimy włożyć jeszcze włoski, co wcale takie proste nie jest. Tego właśnie elementu bardzo nie lubię w Playmobilach, że ciężko włoski dopasować. No i ma on jeszcze hełm. Hełm, który świetnie dopasowuje się z tą dolną częścią, no bo bez niej to trochę lata. Świetnie to się dopasowuje, tworzy jeden komplet. No i jak również widzicie, ma zasuwaną szybkę. On musi to idealnie pasować tu, no bo widzicie, tu ma to wcięcie i musi idealnie pasować tu. W ten sposób wygląda się na, wygląda już naprawdę spoko, ale spójrzcie, co on jeszcze ma. Dwa gadżety naramienne, które no właśnie wchodzą mu tutaj w ten sposób, tworząc no bardziej realistyczny ten kostium, bardziej taki napompowany, jak to właśnie w realności. Spójrzcie, ten element jeszcze wygląda, tak wam pokażę. Także to jest wtedy zdecydowanie bardziej realne jak w żyćku. No ta realność minimalnie, wiecie, kuleje, gdy spojrzymy to od spodu i ta prawdziwa dłoń wystaje. Szkoda, że te rączki nie są jeszcze wymieniane na białe rękawiczki. Byłoby naprawdę super. No i on posiada jeszcze taki chwytak, tutaj wraz z diamentem, który pięknie mi odpadł, diamentem, jakimś kamieniem szlachetnym, który prezentuje się naprawdę czadowo. Ja go widzę w wielu, nawet zwykłych po prostu zdjęciach, no naprawdę wygląda to ładnie. No i taki oto chwytak, tutaj powinno być takie coś z rurką i faktycznie chciałoby się, by tutaj coś do tego jeszcze było dodane, by ta rurka od plecaka szła, czy od jakiejś innej maszynerii. No zdecydowanie bardziej też te 15 zł wtedy byłoby uzasadnione, chociaż oczywiście już teraz jest, no bo wiecie, nie jest to jakiś minimalny zestaw, a zdecydowanie lepszy niż chociażby policjant z przyszłego numeru. O, i z kryształem prezentuje się tak. No ale żeby to jakoś podsumować. Żeby to jakoś podsumować, moi drodzy, musimy położyć talerz, a tego zrobić się nie da. Moim zdaniem jest oczywiście cały czas ok. Ja Playmobile lubię, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie same figurki, no bo z konstrukcjami bywa trochę gorzej. Jeżeli chodzi o same figurki, jest całkiem dobrze. Chciałoby się oczywiście tu ciut więcej dziecko, żeby jeszcze coś tu było dodane, czy jakiś miś, nie wiem, cokolwiek, ale i tak jest spoko, wiecie, to nie jest częsta sytuacja, że takie rzeczy dostajemy w magazynie, a u tego gościa naprawdę też jest spoko, aczkolwiek gdyby jakaś rurka do czegoś prowadziła od tego, chociaż tu już się nie czepiam, ale jakiś mikrokamień jeszcze kosmiczny. No, zdecydowanie tutaj, jeżeli chodzi o, opłacalność, wypada lepiej nasz astronauta, ale i mówię, i tutaj nie jest źle, bo wiecie, no, takich figurek mam już dużo dużych, a takich mam mało. Wracając do niemieckiego, kiedyś, mam nadzieję, do wakacji uda mi się jeszcze zrobić dla was cały odcinek po niemiecku, całą recenzję po niemiecku. Trzymajcie kciuki, by nauka niemieckiego mi dobrze szła. Widzicie, jak to jest, wy w szkole się nie chcecie uczyć, a człowiek na starość sam się z siebie chce uczyć. No, no i to by było na tyle. Das Ende. Tschüss!